Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Jak wiecie, nasza akcja Jest Weekend 2024 zbliża się ogromnymi krokami do finału. Myślę, że ten finał już mogę Wam zdradzić bardzo wstępnie. Będzie w okolicach połowy października, może 18 października. Kompletnie nie chcę tu się zajmować szczegółami, bo dostaniecie je oczywiście od Pawła na maila, a więc obserwujcie nasze maile. Jak wiecie, nasza akcja rozchodzi się tylko drogą mailową, natomiast tu na YouTube czasami tworzymy jakieś filmiki i materiały do tejże akcji. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym się zająć bardzo ważną rzeczą, w końcu zaprezentować Wam w szczegółach sprzęt, jaki będzie w tej akcji, ale również oprogramowanie. Nie żeby tu go pokazywać, co można z nim zrobić, ale jak jest zbudowany i tak dalej, a również jak będzie z licencjonowaniem kanszarka. O, z licencjonowaniem, coś nowego, a może nawet z opłatami. Zaraz się wszystkiego dowiemy bardzo wstępnie. Słuchajcie uważnie, notujcie swoje pytania na wielki webinar, który właśnie będzie ogłoszony w mailach na tą około połowę października. Tutaj też ubiegam pytania wielu osób, które dostajemy. Mirku, no to kiedy w razie czego, gdybyście mieli wyprodukować te Wasze produkty, widzicie je tu za moimi plecami, to kiedy one będą dostępne? Czy dopiero po nowym roku? Nie, jak się uda, to nawet w tym roku na przełomie listopada i grudnia Paweł powinien rozpocząć wysyłki, a więc jest ogromna szansa, że na święta Bożego Narodzenia, na Mikołaja, pod choinkę będzie można otrzymać zamówione produkty. Przynajmniej taką mamy nadzieję, będziemy się starali. Moi drodzy, dobrze, mam tutaj sporo produktów i najpierw chciałbym zacząć od tego, co było na samym początku. No wiadomo, że na początku to był chaos, ale przypomina mi się teraz, jak z Pawłem żeśmy prototypowali pierwsze oktopusy pełne. Zobaczcie, jak są zielone płytki u nas, to znaczy, że to są jeszcze prototypy. To było jeszcze w akcji Polak Potrafi około 5 lat temu. Prototyp odrzucony, powstała w końcu wersja ostateczna. To już są u nas płyteczki fioletowe. Zobaczcie, jak wyglądają oktopusy. One miały, jak widzicie, dwa kanały, dlatego dwa rzędy tutaj diodek świecących, a na dole taki poziomy rządek diodek świecących do lina, dlatego że ten oktopus był dwukanałowy. Zobaczcie, pokazuję Wam jego bebechy. Wejście było zasilania i komunikacji z komputerem USB-B. Duże takie do kabla drukarkowego, bardzo wytrzymałe, fajne, sprawdza się w praktyce. Na tamten czas były tylko USB mikro, ale one były zbyt słabe. Z drugiej strony oktopusy zakończone były złączem DB9, takim jakby RS-owym. I tu mieliśmy na oktopusie ślicznie opis wyprowadzeń, ale jak wiecie, w tamtej akcji zapowiadałem, że w tym oktopusie może mi się uda dorobić jeszcze drugi kanał kanowski, który będzie mógł fajnie robić translację komunikacji pomiędzy jednym a drugim kanałem. Niestety po wielu miesiącach prac ciężkich i tak dalej, no ten drugi kanał, przyznaję się, już dawno się przyznałem, troszeczkę po macoszemu był traktowany i źle powiedziałem, bo traktowany po tym, jak się okazało, że są ogromne problemy z oprogramowaniem tego w tym całym układzie. Dlatego to urządzenie jest bardziej znane i pozostało ulubione przez wielu odbiorców, chociażby z tego powodu, że posiada jeden pełny, porządny kanał kanowski, bardzo fajny, który się sprawdza wraz z oprogramowaniem Kanshark, a także tutaj urządzenie posiadało podglądacz magistrali, ramek, który może działać w kilku trybach, a to Listen, a to Master, a to Slave, jeśli chodzi o magistralę LIN. Wszystkie piny tutaj, jak widzicie na tym opisie, były wykorzystane, były dwa kany, był LIN, było GND, było zewnętrzne zasilanie dla magistrali LIN, gdy ktoś chciał, ale te urządzenia zakładam, że już znają te osoby, które używają i tak jak zapowiadaliśmy w mailach, te urządzenia będą bardzo ściśle, że tak powiem, wyprodukowane będą tylko na zamówienia, a więc tylko dla chętnych, dla koneserów. Na pewno nie będzie ich wyprodukowanych w nadmiarze i nie trafią później do sklepu, dlatego że jest to najdroższa wersja urządzenia, moi kochani, i podjęliśmy decyzję na wskutek Waszych wielu pytań, żeby to urządzenie również wprowadzić do produkcji w ramach tejże akcji. No, będzie ono drogie, ale wiele osób powiedziało: Mirku, mnie cena nie interesuje, prowadzę warsztat samochodowy, mam i tak
tak, dużo droższe urządzenia, chcę je mieć i już. Więc być może na te urządzenia zgłoszą się tylko osoby, które już je znają, które mają, które miały z nim styczność. Ale być może całkiem nowe osoby. To wszystko zależy od Was. Dzisiaj nie powiem, broń Boże, o cenach, bo nie dam rady. Natomiast w jednym z kolejnych maili Paweł zapyta Was o to, jakie Wy widzielibyście ceny za takie urządzenie. Bardzo chętnie poznamy Wasze pomysły, wziąwszy pod uwagę. I tutaj przypominam wszystkim marudom, które do tej pory pisały na naszych mediach społecznościowych różnych, na YouTube, na Fejsie i marudziły, że a przecież są prawie że darmowe chińskie przejściówki po 50-60 zł. Przecież jest darmowe oprogramowanie SafeyCan. No przecież jak ja o tym wspominam, to można powiedzieć, że biorę rewolwer i strzelam sobie w kolano. Ludzie kochani, to, że są darmowe rozwiązania, to oznacza, że te płatne nie mogą być produkowane, bo to oszustwo? Czy chcecie mi powiedzieć, tu troszeczkę muszę się zwrócić i też odpowiedzieć na pytania wielu marud niestety, że co, jak macie Open Office czy LibreOffice za darmo, to uważacie, że jak Microsoft sprzedaje Microsoft Office, to to jest jakieś oszustwo, złodziejstwo? No puknijcie się w głowę. Na tym zakończę te marudzenie i tak dalej. Ludzie kupują płatne rozwiązania, dlatego że one coś w sobie mają, zawsze coś ze sobą niosą. Oczywiście są półki cenowe, te darmowe, potem są średnie i te wysokie. Też powtarzam, że zwykle osoby, które zajmują się diagnostyką samochodową, prowadzą firmy, większe warsztaty, mogą sobie zwykle pozwolić na zakup naprawdę drogich urządzeń i drogiego oprogramowania, łącznie z analizatorami protokołów, które latają po kanie, ale niestety okazuje się, że płacą mnóstwo takich firm jak Quasar, Vector, Canpic, mógłbym jeszcze długo wymieniać, płacą dużo, a na końcu mówią, ja nie mówię, że wszyscy, ale wiele osób mówi, wasze oprogramowanie CanShark ma coś w sobie takiego, ma to coś. Tym czymś, moi drodzy, są między innymi moduły do tak zwanego hakowania, ale tu nie chodzi o hakowanie, tylko o tak zwaną inżynierię wsteczną, ułatwienie naprawy urządzeń na tak zwanym biurku i tak dalej, ale o tym myślę, że powstaną jeszcze inne poradniki. A więc na tym bym zakończył omawianie jednego podstawowego produktu tylko dla wybrańców, tylko dla chętnych, tylko dla koneserów. Będzie to w takim razie Octopus CanLin, bo tak on się nazywa, tutaj widzicie ATB CanLin Octopus. Odkładam go na bok i jak Wam mówiliśmy i zachęcaliśmy Was w akcji do tego, że jeśli macie takie urządzenia jak ATB CanShield, to raczej jest z kolei oferta skierowana, można powiedzieć, budżetowa. Zacząłem od najdroższej, teraz przechodzę do najtańszej. Otóż w akcji Polak Potrafi była limitowana wersja urządzeń tak zwanych Candiac Lite. Na czym to polegało? Chodziło o to, że jak ktoś miał taki moduł ATB CanShield do zestawów ATB, mógł on być specjalnie zaprogramowany przez nas w ten sposób, żeby mógł działać z CanSharkiem, żeby dał sobie wgrać firmware i żeby mógł być analizatorem takim budżetowym, który można podłączyć do płytki stykowej, gdzie pokazywaliśmy i są na naszej stronie informacje, co trzeba gdzie podłączyć, do których pinów, żeby mieć najtańszą wersję analizatora hobbystycznego, amatorskiego dla pasjonatów, takiego, który nie jest do zastosowań komercyjnych, właśnie Candiac Lite, ale za to cena była dużo niższa od pełnej wersji Octopusa, który później istniał w sklepie. W dzisiejszym czasie, w nowej akcji, postanowiliśmy, że to nie będzie wersja limitowana, bardzo mała, bo wtedy żeśmy się nastawili na bardzo małą wersję. Tutaj będzie wielka niespodzianka. Po pierwsze, będziemy mogli wyprodukować te moduły na nowo, nowe sztuki, jeśli ktoś nie ma tego modułu ATB CanShield, całkiem od nowa. Co więcej, one będą w sprzedaży jako ATB CanShield bez możliwości współpracy z CanSharkiem, bo ludzie też to potrzebują do tego, żeby sobie tu programować, uczyć się programowania, nadawać coś, ale z drugiej strony może warto dopłacić i będą te same moduły, tak jak tutaj jest ten moduł, tylko z tak zwaną aktywacją do CanSharka, moi drodzy. Na czym polega ta aktywacja? Co więcej, wielu z Was ma takie moduły bez tej aktywacji do CanSharka. Takie moduły będziemy mogli Wam zaoferować w tej akcji aktualizację tych Waszych modułów, więc nawet nie będziecie musieli kupować nowego modułu, tylko swój stary ATB CanShield zaaktywować, moi drodzy, do
tego, żeby stał się Candiac Lite'em. Tylko tyle, żeby to zaaktywować, trzeba mieć odpowiednią wersję, rewizję płytki PCB. Już Wam pokazuję, czym to się może różnić. Wezmę takie dwie płytki, różne tutaj, bo niestety w różnym czasie one były produkowane, były różne rewizje. I zobaczcie, tutaj mamy na przykład Revision, gdzie to mam numerek, gdzie to mam rewizję tutaj opisaną. Może z tej strony jeszcze tylko rzucę okiem, nie, z tej strony nie ma. W każdym razie w tej płytce widać, że jest rewizja trzecia tej płytki PCB. Od spodu ją pokazuję, a w tej też mi się wydawało, że gdzieś tu miałem rewizję, ale ślepy jestem, słuchajcie, na starość i może... A jest, rewizja 2 jak byk tutaj, Revision 2, tutaj na dole opis. Ale czy na pierwszy rzut oka dostrzegacie, czym one się różnią? Pomijam tego jumperka tutaj na dole wyprowadzonego, bo normalnie on jest od góry wyprowadzony, tu jest wyprowadzony w dół, zaraz Wam powiem dlaczego, ale czy widzicie, czym różnią się te dwie rewizje, rewizja druga od rewizji trzeciej? Otóż zobaczcie, od góry idąc, takie same scalaki, układy, no tutaj są ze dwa kondensatory, tu jest jakiś jeden, są jakieś drobne różnice, ale nagle, uwaga, tadam, tutaj w tej rewizji trzeciej, najnowszej, mamy dwa scalaki. Ten dolny scalak i ten scalak to jest tak zwany transceiver CAN. Nie jest on optoizolowany i to była też wada tych wersji budżetowych, że nie było tak zwanej optoizolacji do CANa, izolacji galwanicznej, o czym zaraz też powiem. Ale uwaga, od rewizji trzeciej w tych CAN shieldach dodawaliśmy tak zwany scalak, który pozwalał nam na aktywację go za jego pomocą do pracy z CAN Sharkiem. Czyli krótko mówiąc, jeśli masz ATB CAN Shield w jakiejś rewizji, nieważne jakiej, drugiej, pierwszej, może nawet trzeciej, ale nie ma tych dwóch scalaków tutaj, no to masz problem. Tego się nie da nawet zdalnie zaaktywować. Przykro mi, wtedy gdybyś chciał mieć budżetową wersję, będziesz musiał kupić najnowszą wersję Revision 3 albo już 4 tego ATB CAN Shielda, który ma ten scalaczek, a ten scalaczek, zaraz zobaczymy, czy się uda pokazać jego symbol, chyba tutaj nie będzie widoczny. Jest to taka pamięć, słuchajcie, to Wam później pokażę, może na filmie postaram się pokazać, taka specjalna pamięć EEPROM jednokrotnego zapisu, za pomocą której mogliśmy dokonywać właśnie aktywacji. I jeśli masz ATB CAN Shielda z tą pamięcią, to będziesz mógł w tej akcji wykupić tak zwaną aktywację swojego ATB CAN Shielda do CAN Sharka, dzięki czemu będziemy mogli to zrobić zdalnie i będzie to bodajże najtańsza budżetowa opcja, żeby jak chcesz wejść w posiadanie analizatora kanowskiego, który działa z CAN Sharkiem. Mam nadzieję, że to jest jasno i precyzyjnie wyjaśnione, tak? Więc będzie można kupić cały moduł, przypominam, z aktywacją, cały moduł bez aktywacji CAN Shield, ale będzie można również kupić tylko coś niematerialnego, samą aktywację, którą dokonamy zdalnie i to będzie najtańsze cenowo w całej tej akcji, a więc dla każdego coś dobrego. No i w końcu możemy przejść, czy mogę przejść do ostatniej wersji urządzenia, którą zapowiadaliśmy bardzo mocno. To jest urządzenie zwane Micro Octopus OCC, czyli Micro Octopus OCC One CAN Channel. Ten Octopus będzie miał już tylko i wyłącznie, moi drodzy, jeden kanał kanowski. Oczywiście z tyłu ma złącze DB9. Jak tu sobie przyjrzymy się temu opisowi, to na tym biednym złączu DB9 zostanie tylko na dwójce tutaj CAN1L, na siódemce CAN1 High i zostanie na trójce CAN GND, moi drodzy, i ewentualnie na ósemce CAN GND zostanie. Dwie masy wyprowadzimy, tak? Natomiast ta nalepka będzie tutaj jakby skrócona, tutaj nie będzie tego drugiego kanału i nie będzie tego tej fioletowej części, nie będzie całego lina, będzie tylko CAN1. Zresztą zobaczcie, gdy porównamy sobie te dwie płytki starego CAN Octopusa tutaj, to widzicie te dwa rzędy diodek, tak? Tutaj będzie tylko jeden rządek diodek po lewej. Oczywiście ten rządek diodek będzie miał taki rozstaw jak tutaj tych raz, dwa, trzy, cztery diodki. Tego nie będzie i tych diodek nie będzie. Te diodki będą przesunięte leciutko jeszcze w lewo, jak widzicie tutaj na tym PCB i one będą też wyprowadzone na obudowę. Będzie nowa nalepka z nową nazwą ATB Octopus, Micro Octopus
OCC, moi drodzy. Co będzie na tej wersji OCC? No przede wszystkim zauważcie pierwszą różnicę. Z komputerem będziemy się łączyli już nie za pomocą złącza, moi drodzy, tego USB-B, jako kablem drukarkowym, tylko USB-C. Tak, w dzisiejszych czasach są już odpowiedniki, nawet lepsze, złącza USB-C. Znacie je z telefonów i to tym złączem będziemy się łączyli z komputerem. Oprócz tych diodek na tejże płytce będzie konwerter USB-R RS-232. Jaka wersja dokładnie, tego jeszcze nie wiemy. Płytka będzie miała jakby gniazdko przystosowane do osadzenia, moi drodzy, nie zdziwcie się, takiego ATB CanShielda w specjalnej wersji. Ta specjalna wersja będzie polegała na tym, że on nie będzie miał wyprowadzonych żadnych tutaj gold pinów do góry, ani tego złącza w tym miejscu. Wszystkie te gold piny będą tu z góry usunięte, tak? Natomiast niektóre gold piny, które tutaj były do CAN, do terminatora, będą właśnie wyprowadzone w dół, proszę bardzo, tak jak tu widzicie. Jeszcze gdzieś tam będzie tutaj te dwa piny, gdzieś będą wyprowadzone, ponieważ tu mamy CAN RX, CAN TX bezpośrednio z procesora AT90 CAN128 i tu będą wyprowadzone piny w dół, które zejdą nam gdzieś, jak widzicie, jak to będę wtykał mniej więcej w ten sposób, to tutaj widzicie dwie podstawki pod CAN High, CAN Low, pod terminator. Dlaczego jest ten terminator sprowadzony na dół? Ano dlatego, że wszyscy użytkownicy dotychczasowych Octopusów docenili to, że można sobie załączać terminator za pomocą oprogramowania CanShark. Mega wygodna opcja, bardzo użyteczna, w praktyce bardzo mocno się przydaje. Więc tu będą sprowadzone te wyjścia. Będzie gdzieś w tej okolicy sprowadzone wyjście CAN RX TX. Po co? Po to, żeby doprowadzić tutaj i tu będą dwa scalaki, słuchajcie, związane z izolacją galwaniczną, ale nie tylko scalaki, bo również będzie wyprowadzona specjalna przetwornica DC-DC. Tutaj jest ona użyta i to wszystko będzie tutaj siedziało na dole pod tym ATB CanShieldem. Po co? Po to, żeby zapewnić pełną izolację galwaniczną z bardzo dobrymi zabezpieczeniami na wyjściu. Zaraz to pokażę trochę schematycznie, wręcz udostępnię tajemnice firmowe, ale związane jest to znowu z tym poniekąd, no co te marudy nam tam mówią w mediach społecznościowych, że przecież jest sześciówka za 50-60 zł chińska. Tak jak ja bym chciał ukrywać ten fakt. Ludzie, albo że jest jakieś Androino, weźcie sobie te Androina i wszystkie chińskie przejściówki, tak? I używajcie. Ja wam życzę powodzenia. Amator być może, który się na tym wszystkim zna, z Savicanem, który tam zna się i na Linuxie, a przy okazji na pierdyliardzie opcji, które nie są intuicyjne. Nawet jest takie oprogramowanie, ktoś mi zaraz powie, Mirku, a nie wspomniałeś, że jest oprogramowanie CanHacker, ukrywasz to? No nie ukrywam. Jest oprogramowanie CanHacker. Proszę bardzo, zapraszam was, używajcie. To nie jest akcja dla was i proszę was, się więcej nas nie czepiajcie. Natomiast są osoby, które doceniają jakość narzędzi, które tworzymy, nie tylko sprzętowych, ale i programistycznych. I to właśnie dla was jest, moi drodzy, ta akcja. A więc ta płytka będzie tutaj jeszcze bardzo mocno uzbrojona. To jest pierwszy z pierwszych prototypów. I zobaczcie, że będzie na tej płytce po usunięciu wszystkich tych górnych goldpinów, tego złącza ARK, będzie można taką płytkę tutaj sobie... Oj, kotek mi tutaj wszedł. Nutka, musisz zejść, bo nam przeszkadzasz. I słuchajcie, po osadzeniu tego w tym miejscu, to będzie tak naprawdę... Oczywiście, gdybyście chcieli powiedzieć mi, że Mirku, a czy nie możecie również sprzedawać samych tych mainboardów, żeby się sobie założyć takiego... naszego CanShielda. No nie, otóż nie będzie można, moi drodzy, takich kupić samych mainboardów. Będzie można kupić cały komplet, ale uwaga, nie taki luzem komplet tejże płytki, prawda? Tylko będzie to komplet razem z obudową, czyli taka płytka będzie osadzona oczywiście w obudowie, tak jak CAN Octopus. Będzie specjalna naklejka, będą przygotowane diody, będzie wejście z jednej strony USB-C, z drugiej będzie również DB9, moi kochani, i to wszystko
będzie tym naszym ATB mikrooktopusem OCC, który będzie, jak mam nadzieję i domniemam, no co najmniej o połowę tańszy od pełnego oktopusa. Znowu, jaka będzie na niego cena? No tego na tą chwilę wam, moi drodzy, nie powiem, dlatego że z Pawłem jeszcze musimy usiąść i rozważyć te wszystkie ceny. To Paweł zdaje się, że w najbliższym mailu zapyta was również o wasze propozycje cen, jak wy byście widzieli to na dzisiaj. Szczególnie osoby, które brały udział w akcji na Polak Potrafi 5 lat temu, to pamiętacie, jakie tam były ceny oktopusa, pełnego oktopusa. Było bodajże, ja mogę przypomnieć, około 1000 czy 1100 zł za pełnego oktopusa. W dzisiejszych czasach to nie będzie możliwe, moi drodzy. Oj, będzie niestety sporo drożej. A dlaczego? Moi drodzy, w czasach pandemii wszystkie łańcuchy dostaw się powaliły, części poszły drastycznie w górę, dlatego też zresztą, że nie było dużego zainteresowania, zaprzestaliśmy produkcji, moi drodzy, tych oktopusów i dlatego się zrobiła taka dziura i nisza na rynku i przez te kilka lat do dzisiejszego 2024 roku zbieramy tylko od was informacje. Mirku, Mirku, wyprodukujcie, zróbcie znowu akcję. Ja chcę kupić oktopusa albo mikrooktopusa albo Candiac Lighta. Chciałbym się tym pobawić. Właśnie, bo dla kogo, jeszcze raz przypomnę, chociaż niektóre osoby miały to w mailu, ale ci, którzy nie dostają maili, to też powinni wiedzieć, dla kogo jest ta akcja. Z jednej strony, jak ja to określiłem, dwie grupy odbiorców. Z jednej strony diagności samochodowi, czyli warsztaty różne samochodowe, elektrycy, elektronicy samochodowi, którzy mają narzędzia, a szukają innych, alternatywnych. Często kupują różne, żeby się w różnych sytuacjach wspomóc i nie patrzą wielce na koszty, bo jak mówiłem, urządzenia Quasera czy Vectora potrafią kosztować po kilka tysięcy euro i jakoś ludzie je kupują. Więc można? Można. Nasze oczywiście nie będą aż tak drogie. Jak mówię, będą się plasowały raczej w tej średniej półce cenowej albo nieco niższej niż średnia, więc takie narzędzia jak pełen kanał Octopus raczej będą dla firm, dla warsztatów, dla diagnostów, chociaż nie ukrywam, że przecież kupiło to urządzenie sporo, wiele osób, które jest po prostu amatorami, ale jak stać kogoś, to czemu komuś zabronić kupić pełne urządzenie? Akurat analiza magistrali Lin bardzo, bardzo się ludziom przydaje. Ludzie mają już ponagrywane ramki, chcieliby mieć drugie urządzenie, zacząć działać. Więc to głównie będzie dla diagnostów, ale spodziewam się, albo spodziewamy się z Pawłem, że niektórzy amatorzy, hobbyści również sobie będą na to mogli pozwolić, ponieważ w akcji to urządzenie będzie i tak tańsze, niż gdyby miało trafić na półki sklepowe. Ja mówiłem, że na półki sklepowe nie trafi, bo wyprodukujemy tylko taką liczbę, jaka będzie zamówiona, ale jak znam życie, to pewnie fabryka i my tam, nie wiem, kilkadziesiąt sztuk czy kilkanaście sztuk więcej wyprodukujemy i niestety po akcji w sklepie znowu to urządzenie będzie droższe. Przypomnę wam, bo też pewnie pamiętacie, internet wszystko pamięta, że to urządzenie po akcji na Polak Potrafi Octopus kosztowało około 2250 zł. Na dzień dzisiejszy będzie grubo droższe w sklepie w cenie regularnej, niestety. Natomiast urządzenia typu właśnie Candiac Light, czy też urządzenia typu Micro Octopus, to będą urządzenia dla amatorów, hobbystów, chociaż wersja tego oktopusa jednokanałowego będzie również dla diagnostów, ale sporo tańsza niż pełny oktopus z linem, bo nie każdy potrzebuje analizatora do magistrali lin. Ktoś się zajmuje w swojej pracy tylko kanem, a nie linem. Nie musi to być samochodówka. Gdzie indziej, gdzie lin nie jest używany. Wtedy ten mikrooktopus będzie naprawdę, moi drodzy, bardzo fajną alternatywą, również cenową. Natomiast uwaga, uprzedzam pytanie. Wszystkie, ale to wszystkie te urządzenia będą w 100% miały tą funkcjonalność z kanszarkiem, jeśli chodzi o kanał kanowski oczywiście, bo nie mówię tu o fizycznym linie. Nawet te, słuchajcie, urządzenia mikrooktopus będą miały możliwość przełączania terminatora, co jak wiecie jest bardzo, przynajmniej te osoby, które już z tym działały, bardzo, bardzo przydatną rzeczą.
a jak wiemy, chodzi o jakość i o sprzęt, z którym pracujemy. Dlatego też tylko przełączę się na chwilę na drugą kamerę i tutaj również takie krótkie wyjaśnienie, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę z tych zabezpieczeń, jakie my dajemy do pełnego oktopusa i do mikrooktopusa. Otóż po pierwsze dajemy tak zwane optoizolatory związane z magistralą CAN, moi drodzy. To jest bardzo istotne, zaraz powiem dlaczego, ale taki optoizolator musi być zasilany od strony mikrokontrolera napięciem VCC, co zrozumiałe, ale od drugiej strony musi mieć też napięcie zasilania. Jaki byłby sens zatem robienia optoizolacji takiej magistrali CAN, gdybyśmy tym samym napięciem VCC zasilili stronę wyjściową? To nie byłaby żadna izolacja galwaniczna. Dlatego też na drugiej stronie pojawi się napięcie VCC ze specjalistycznej przetwornicy izolowanej galwanicznie, która na wejściu będzie miała zasilanie to samo, które jest w mikrokontrolerze, a na wyjściu będzie podawała zasilanie, które wystarczy, żeby najadło się nimi prądem układy po drugiej stronie, moi drodzy, w CAN Octopusie, tym CAN Linie, te akurat moduły są dwa, te wyjścia, dlatego musi się znaleźć. Ale czy myślicie, że to jest całe zabezpieczenie? W chińskich przejściówkach no tego nie znajdziecie. No gadajcie sobie co chcecie, nie znajdziecie. Ale to nie wszystko. Trzeba wiedzieć, jaki dołożyć dławik na wyjściu i jeszcze specjalne diody zabezpieczające dać na wyjściu, żeby dopiero na końcu mieć wyjście CAN High, CAN Low. A dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego o tym mówię i dlaczego poświęcam tyle uwagi? Ano właśnie dlatego, że jak ktoś pracuje z urządzeniami kanowskimi, czy to w samochodach, czy w jakiejś tam automatyce przemysłowej i tak dalej, to co? Przeważnie nie chciałby uszkodzić tych urządzeń, bo są one zwykle bardzo, bardzo drogie, po wielokroć droższe od tych narzędzi diagnostycznych. Czy chcielibyście, ja wiem, że ktoś powie, a ja pracuję z chińską przejściówką bez żadnych twoich głupich zabezpieczeń, bo już i taką opinię miałem i mi nigdy się nie uszkodziło. No słuchajcie, to są jedne z najgłupszych wytłumaczeń, jakie można w życiu dać, jeśli chodzi o elektronika, tak? Wiadomo, że 1000 razy się nie zdarzy, ale jak się raz zdarzy, że uszkodzisz urządzenie, które kosztuje kilka tysięcy złotych, to wtedy będzie płacz, biadolenie i dopiero wtedy zwykle, choć po czasie, przychodzi zrozumienie, aha, mogłem jednak zakupić sprzęt odpowiednio zabezpieczony. To, o czym gadał Kardaś w swoich poradnikach. Zajrzyjcie do urządzeń tych drogich Quasera, CanPików i tak dalej. Ciężko schematy wprawdzie zdobyć, ale można rozebrać i sobie szukać, robić reverse engineering, jak ktoś się zna. Słuchajcie, tam tego typu zabezpieczenia to jest po prostu podstawa, tak? I koniec. Bardzo ważna rzecz, dlatego o tym wspominam i mocno na to naciskam. A zatem, wziąwszy pod uwagę z jednej strony tą jedną grupę odbiorców, diagnostów, którym trochę poświęciłem czasu, to te najtańsze rozwiązania, czyli Candiac Lighty jako całe moduły, albo tylko aktywacje do modułów, które już macie, dlatego zabieram ręką, a tu będzie tylko, słuchajcie, można napisać aktywacja. Moi drodzy, będzie można zakupić samą aktywację i my to przez internet będziemy mogli zdalnie dla Was zrobić i Wasze moduły CanShieldy, jeśli są w odpowiedniej wersji, tutaj na dole mają dwa scalaki, a nie jeden, pamiętajcie, tutaj go włożyłem, przed chwilą Wam pokazywałem, to takie będzie można zakupić aktywację. Czy będzie coś jeszcze ciekawego w tej akcji? Ależ owszem, będzie oprogramowanie CanShark, o którym zaraz powiem kilka słów, będzie parę dodatków, jak wiecie, mówiliśmy i pisaliśmy Wam w mailach, że my zapewniamy nie tylko sprzęt, nie tylko oprogramowanie, ale również książkę. Książkę, która już została napisana. Ona w pierwszej akcji 5 lat temu dopiero zbieraliśmy na nią fundusze, żeby ją stworzyć, napisać i tak dalej. Wyszła, no, nie chwaląc się, świetnie, ale to nie jest moja opinia, to Paweł ją pisał. To jest opinia czytelników. Wiemy, że jest to jedna z najlepszych pozycji na rynku w Polsce, ta książka. I być może w tej akcji będzie również ona dostępna w jakiejś fajnej promocyjnej cenie. Czy w wersji papierowej, tego nie wiemy, bo się kończy nakład, a my ostatnio mało produkujemy książek w wersji papierowej, dlatego że generalnie zanika chęć ludzi do papieru, czemu się dziwię, bo ja jestem z kolei człowiekiem,
człowiekiem, który zdecydowanie woli czytać papierówki niż książki elektroniczne, PDF-y i tak dalej. Chociaż wiadomo, że PDF-a też lubię mieć pod ręką, bo żeby szybko coś przeszukać, to on się bardziej przydaje. Ale tak jak mam coś czytać, to wolę mieć obok na stanowisku książkę. Być może jeśli będzie bardzo dużo zamówień książek, bo być może będzie bardzo fajny rabacik na tę książkę, no to być może jakiś mały nakład dodrukujemy. Zobaczymy, ale nie obiecujemy. Moi drodzy, dobra, i na sam koniec obiecałem, że powiem coś o Kanszarku, o jego licencjonowaniu. Otóż Kanszarka już znacie, ja tu nie będę o nim dużo teraz opowiadał. Gdy podłączycie sobie jednokanałowe urządzenie, to pozostanie tutaj jeden kanał i zasada pracy będzie dokładnie taka sama jak w pełnym Octopusie. Natomiast dlaczego troszeczkę to oprogramowanie przestało się, albo w ogóle przestało się rozwijać w pewnym momencie? Jak myślicie dlaczego? Takie odpowiem troszkę pytaniem na początku, tylko przełączę się oczywiście na ekran z Kanszarkiem. Otóż dlaczego to oprogramowanie przestało się rozwijać? Odpowiem pytaniem na pytanie. A jak myślicie, dlaczego Adobe Photoshop wszystkie swoje programy sprzedaje z aktualizacją roczną i tak dalej? Prawie wszystkie programy przechodzą na wykupowanie abonamentów i tak dalej, i tak dalej. My nie zrobimy abonamentu, ale zrobimy taką rzecz, że w ramach akcji, każdy, kto zakupi urządzenie jakiekolwiek, albo nawet samą aktywację do tego, dostanie tak zwaną licencję na najbliższy rok na aktualizację, na oprogramowanie. Co będzie, gdy minie ten rok i załóżmy, że w tym roku pojawiło się kilka czy parę fajnych aktualizacji, to co będzie, gdy się skończy ten rok? Czy moje oprogramowanie przestanie działać? Nie, mój drogi. Zostanie ci ono w tej wersji i w takiej wersji, jak będziesz miał licencję z właśnie specjalną, z aktualizacyjną do jakiejś tam daty, to ta wersja będzie ci działać. Jeśli uznasz nawet, że za mało się pokazuje aktualizacji, że ja za mało pracuję i za mało wkładam aktualizacji do oprogramowania, to po prostu stwierdzisz, dobra, nie opłaca mi się na kolejny rok wykupywać aktualizacji oprogramowania. Oczywiście później wykupienie od nowa może być nieco droższe, więc tu będzie każdy musiał rozważyć. Ja, uwierzcie mi, na co roku przeżywam takie dylematy, bo muszę odnowić aktualizację na Delphi, gdzie programuję, na Altiuma, na taki program, inny, siaki. Co więcej, ludzie z warsztatów samochodowych, diagności, którzy mają te urządzenia, bardzo drogie, też mają aktualizacje do wykupywania. I słuchajcie, to jest w dzisiejszych czasach normalne, ale też pozwala właśnie, żeby utrzymać aplikację w jakimś tam rozwoju. Między innymi na bazie waszych pytań i tak dalej, bo było na przykład tutaj w filtrowaniu, w zakładce Can Filters, źle działało filtrowanie, moi drodzy, gdy ustawiliśmy sobie opcję All Frames. Niestety, rzeczywiście, jak wtedy rozwijałem oprogramowanie, nie zwróciłem uwagi na pewną małą rzecz. Ja teraz szczegółów nie będę wyjaśniał, ale teoretycznie, jak było zaznaczone domyślnie All Frames, to oznaczało teoretycznie w tym programie, że nieważne, czy korzystasz z ramek 11-bitowych, czy 29-bitowych, to filtrowanie powinno działać i dla tych, i dla tych. I w zasadzie ludzie się dziwili, to po co tu jest, że filtruj tylko 11-bitowe, albo tylko 29-bitowe. No i to była skucha właśnie. To filtrowanie jest na tyle, w tych kontrolerach kanowskich zrobił Atmel swego czasu, że ono pozwala filtrować tylko w obszarze ramek 11-bitowych i koniec. Dlatego wyłączyłem w ogóle tę opcję i po prostu, jeśli macie w sieci ramki 11-bitowe, to będzie pięknie działało filtrowanie dla ramek 11-bitowych. Jeśli będziecie mieli ramki 29-bitowe, to będzie działało dla tych. Rzadko kiedy spotykamy się z urządzeniami czy z sieciami kanowskimi, w których działają ramki i krótkie, i długie. Na tą chwilę ta opcja jest wyłączona, żeby się ludzie przyzwyczaili, żeby sprawdzili, czy to filtrowanie, czyli ten poważny błąd został naprawiony. Co więcej, gdy będziecie włączali sobie zwykłego CanShielda, to po zainicjalizowaniu tutaj tym przyciskiem pozostanie przycisk rezystorka widoczny. Wtedy on się chował. Teraz będzie widoczny. I gdy masz tylko CanShielda, to wciskanie tutaj nie spowoduje włączenia żadnego terminatora. Będziesz go musiał ręcznie ustawiać z worką na tej płyteczce. Ale jak będziesz miał Mikro Octopusa OCC, no to już ten rezystorek będzie mógł być stąd włączany. Krótko mówiąc,
To tyle mam, jeśli chodzi o przypomnienie albo zajawkę, jeśli chodzi o licencjonowanie kanszarka. Jeśli czegoś tutaj nie zrozumiałeś, to bardzo proszę, zanotuj sobie pytania do naszego webinaru startowego, żeby tam ostatecznie się dopytać. Albo możesz w mailach nas pytać też, gdy jesteś na naszej liście mailingowej oczywiście, to możesz odpisywać na maile, zadać pytania, ale też przygotuj sobie pytania na wielki webinar po to, żeby przed zakupem móc odpowiedzialnie sobie podjąć samemu decyzję, czy któreś z tych urządzeń w tej naszej akcji jest dla mnie, czy może nie, bo wystarczą mi te narzędzia darmowe, Arduino, Savican, chińskie przejściówki. Proszę bardzo, mówię o tym na głos i nie mam nic do ukrycia. Ludzie, kochani, nasze urządzenia bronią się same na rynku, bo ludzie znają i przede wszystkim doceniają jeden z najważniejszych modułów. Wiecie, który? Moduł zwany, gdzie on mi się tutaj schował? Słuchajcie, zaraz. O, moduł CAN HACK dla magistrali 11-bitowej. Próbowałem go robić dla 29-bitowej, ale na razie tylko wkleiłem tutaj te kontrolki, jednak nic tutaj nie jest oprogramowane i cały czas się waham, czy będzie też podobny, bo to nie ma trochę sensu, ale to być może podyskutujemy, gdy oprogramowanie będzie miało się rozwijać, gdy będzie właśnie opłacana licencja za aktualizację, to wtedy będę mógł zbierać od Was częściej informacje, może nie to, co nie działa, bo jak coś nie działa, to będę starał się naprawić w ramach tej samej ceny, ale jeśli będziecie mieli pomysły na rozwój, będziemy je chętnie zbierali i być może oprogramowanie wtedy będzie rozwijane, będzie to miało sens. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, chciałem o tym dzisiaj powiedzieć i to zaanonsować, bo o tym jeszcze nigdy wcześniej nikt nie słyszał. Moi drodzy, tak patrzę troszeczkę na dół, bo tu widzę czas tego poradnika. Ostatecznie chciałbym powiedzieć, że wszyscy właśnie amatorzy, hobbyści i pasjonaci moim zdaniem znajdą coś dla siebie. Co więcej, jeszcze na sam koniec, jeśli chodzi o biblioteki do magistrali CAN, żeby się uczyć tego CANa, które są opisane w książce, właśnie w tym Red Booku, moi drodzy, to właśnie być może też będą w jakiejś bardzo fajnej, promocyjnej cenie, ale to tak zwykle bywa w naszych akcjach, że staramy się dużo Wam dać w tak zwanej cenie inwestorskiej. A skoro tak. I skoro chcesz się poczuć inwestorem, moi drodzy, no to ja bardzo proszę o poinformowanie swoich znajomych, o wejście na fora, na których wy uczestniczycie, na których żyjecie, właśnie na przykład jakieś dotyczące diagnostyki samochodowej i tak dalej, żeby tam poinformować o tej naszej akcji po to, żeby ona w ogóle wypaliła. Bo z drugiej strony na sam koniec podpowiadam, że podchodzimy do tego uczciwie na takiej zasadzie, że jeśli się ta akcja nie uda i zbierze się na przykład, no też to zakładam, ja mam bardzo dużą pokorę do życia i nie wiem, czy ta akcja będzie miała aż taki rezultat wielki jak ta poprzednia, a być może się nie uda, być może będzie, nie wiem, 20 zamówień na jakieś mikrooktopusy, 5 zamówień na pełne oktopusy i 10 na Candiac Lighty. To wtedy przyznaję szczerze, z Pawłem żmudnie, będziemy wszystkim, zwrócimy pieniążki, powiemy, że się nie udało. Ale jeśli ty też weźmiesz jako inwestor udział i na swoich forach podasz informację, no to możesz zrobić dużo, dużo, dużo dla tej akcji, żeby ona się jednak udała, żeby była odpowiednia liczba osób, dla której opłaci się wyprodukować te urządzenia, bo nie są one tanie. Między innymi te dla Konesera albo Micro Octopus OCC, bo on, pomimo że będzie chyba o połowę tańszy niż pełny Octopus, to słuchajcie, i tak nie będzie taniej, tak? Jakby to myśleli ludzie, jakby porównywali sobie do przejściówki, bo ktoś tam pisał mi nawet, że Mirku, jak skoro w dzisiejszych czasach przejściówki są po 50-60 zł, to chyba wasz Octopus Micro OCC, ja rozumiem, że będzie kosztował na przykład 100-150 zł, czyli więcej niż chińska przejściówka. No nie, nie ma o czym marzyć. W ogóle nie będzie takiej ceny, przykro mi, to już mogę zapowiedzieć, że będzie większa. A więc gdy będziecie nam proponowali ceny po kolejnym mailu, gdy Paweł do was napisze, to proszę Was, nie piszcie, żeby Octopus był po 50 zł, bo jak ktoś tam napisze, czy po 60, czy po 100, czy po 200, to słuchajcie, to i tak potraktujemy taką osobę właśnie jako osobę, która nie jest chętna na tę akcję i w ogóle nie policzymy tego głosu. Co najwyżej będą mogli się wyżyć ci, którzy chcą nam troszkę pospamować, ale przeżyjemy, bo hejtusie to są też pożyteczne stworzonka na YouTubie i wszędzie i one zawsze muszą sobie trochę pomarudzić, żeby zrzucić z siebie tą złość. Do
Dobra, czy ja omówiłem na dzisiaj wszystkie tematy, jeśli chodzi o urządzenia? Paweł wam w mailach, jeśli tego poradnika nie widzieliście i tej informacji o urządzeniach jeszcze coś podpowie. Myślę, że dzisiaj dużo padło ważnych słów, ważnych deklaracji co do urządzeń, jak one będą działały, jakie będą aktualizacje, już tak podsumowując. A więc ja mogę uciekać. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnych informacjach z naszej strony. Hejo!